Witam w serii Matma dla Humanów, czyli filmika, które pokazują, jak zdać maturę nic nie potrafiąc. Tym razem zadanie 25, matura majowa 2015. W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, druga niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę, niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Ok, zadanie trochę przypomina rzut monetą, ponieważ w każdym z pojemników mamy po jednej kuli czerwonej i jednej niebieskiej, czyli prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej jest 1/2, oczywiście niebieskiej też 1/2. Jedną z możliwości zrobienia tego zadania jest narysowanie drzewka, czyli mamy pierwszy wybór, możemy wylosować kulę czerwoną lub niebieską z pierwszego pojemnika, prawdopodobieństwa wszędzie tutaj będą wynosiły 1/2. Mamy drugi wybór, czyli drugi pojemnik, również czerwona, niebieska i wszędzie są tutaj oczywiście połóweczki. No i oczywiście jeszcze jest trzeci pojemnik, czyli drzewko, jak widać, nam się dość szybko rozgałęzia, czyli niech będzie znowu to samo, czyli po lewej stronie umieszczamy czerwoną, po prawej niebieską i oczywiście również wszędzie te prawdopodobieństwa wynoszą 1/2, czyli pół inaczej. No dobra, no i teraz zliczmy sobie w takim razie, ile zdarzeń będzie sprzyjających, czyli mamy wylosować dokładnie dwie kule czerwone, czyli w domyśle jedną niebieską. Czyli zdarzenie na przykład te jest dla nas właściwe, czerwona, czerwona, niebieska. Możemy też losować to w innej oczywiście kolejności, czyli czerwona, niebieska, czerwona oraz niebieska, czerwona, czerwona. Zatem są trzy scenariusze. No i teraz można zinterpretować wynik na dwa sposoby. Wszystkich scenariuszy, jak widać, jest 8. Skoro trzy z nich są poprawne, a wszystkie prawdopodobieństwa są, jak widać, równe, to prawidłowy wynik to 3/8, czyli odpowiedź tutaj B. Można też po prostu liczyć, idąc od góry, czyli każdy z tych scenariuszy to jest pół razy pół razy pół, czyli 1/2 razy 1/2 razy 1/2, czyli 1/8 i wszystkich scenariuszy zakreśliliśmy 3. Czyli mamy w takim razie 1/8 razy 3 i wynosi to 3/8. Można też oczywiście pokusić się o wypisanie wszystkich możliwości, czyli na przykład możemy wylosować 3 razy czerwoną, 3 razy niebieską, no i oczywiście możemy mieszać, czyli niebieska może być wylosowana raz w różnej konfiguracji oraz niebieska może być wylosowana dwukrotnie również w różnej konfiguracji. Czyli wyglądałoby to w ten sposób i mamy wylosować, jeszcze raz przypomnijmy, dwie czerwone, jedną niebieską, czyli te trzy scenariusze, które są w tym miejscu, nam sprzyjają. Wszystkich scenariuszy, jak widać, jest 8, czyli również dochodzimy do wniosku, że jest to 3/8. Dzięki wielkie za uwagę.